mówi Filip Lambert z grupy Zielonych. Transparency i o przejrzystość zwiększa presję na władze, by podejmowały właściwe decyzje. Każdy, kto ma dokumenty dotyczące oszustw podatkowych, będzie mógł je złożyć anonimowo. Twórcy platformy internetowej EU-Leaks zapewniają ochronę informatorom. Osoby, które ujawniają oszustwa, bardzo często ponoszą poważne konsekwencje swoich działań. Dlatego zdecydowaliśmy się stworzyć tę platformę. My nie będziemy wiedzieć, kto składa dokumenty. Przekazywane informacje będzie analizować grupa ekspertów i weryfikować dokumenty przed ich publikacją. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 33 minuty po godzinie 7. Polskie Radio 24. Sport. Sylwia Urban, piłkarze Legii Warszawa przegrali drugi mecz w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Tym razem na wyjeździe ulegli Sportingowi Lizbona 0-2. Już 36 minut po godzinie 7 w studiu Piotr Wąż i jego gość. A naszym pierwszym gościem dziś jest poseł Platformy Obywatelskiej Marcin Święcicki. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wiele razy o to już zapewne pana pytano, ale zapytam po raz kolejny, minęło trochę czasu, odchodzi pan ze swojej partii. Nie odchodzę. Europejscy demokraci w ogóle nie są na horyzoncie? No, wie pan, na pewno jest to grupka osób, które po pierwsze trzy osoby usunięte z partii, więc właściwie musiał się jakoś zorganizować i dołączył do nich Stefan Niesiołowski. To jest grupa, która chce bronić Polski przed szaleństwami PiSu, ale uważa, że lepiej będzie to robić sama niż w ramach Platformy. Ale pojawiła się informacja, panie pośle, że europejscy demokraci, ta grupa czterech na razie działaczy, razem z Kodem, z Nowoczesną i być może z działaczami Lewicy, zamierza, właściwie już myśli o listach wyborczych wspólnych w 2019 roku, a to już chyba nie jest do końca dobra informacja dla Platformy Obywatelskiej. Platforma nie wyklucza też udziału w takim wspólnym przedsięwzięciu, tylko mówi, że to będzie można o tym decydować, jak się wybory będą blisko i wtedy będzie wiadomo, kto ma jakie poparcie, w jaki sposób się organizować. I rzeczywiście no, wiele osób z dawnej opozycji, z Frasyniuk, Michnik i inni nawołują do tego, żeby muszą być wspólne listy, bo jakby obrona demokracji, jej jakości, podziału władzy, tego wszystkiego, co PiS narusza, powinno łączyć bez względu na jakieś różnice w rozumieniu innych poglądach. A jeśli chodzi o samą Platformę, to które skrzydło w tej chwili dominuje? To bardziej lewe, czy to bardziej prawe? Bo niektórzy mogli się już pogubić, panie pośle. Ja tam nie widzę jakichś skrzydeł specjalnie. Jest swoboda głosowania w tych głosowaniach dotyczących spraw światopoglądowych i rzeczywiście kilkunastu posłów nie głosowało za przekazaniem do dalszych prac tej liberalizującej ustawy o aborcji. Pytam o te skrzydła, dlatego że... Ale to można nazwać ich skrzydłem jakimś konserwatywnym, ale to się nie przekłada na inne rzeczy, jakoś się nie przekłada w sprawach światopoglądowych zawsze i nie tylko zresztą w Platformie jest swoboda głosowania. Pytam dokładnie o słowa marszałek Małgorzata Kidawy-Błońskiej, która powiedziała wczoraj tak: jesteśmy partią opartą nie na prawym i lewym skrzydle, ale partią środka. Tymczasem Grzegorz Schetyna mówił, że skręcamy w prawo i kończymy lewicowe eksperymenty. To jak to jest? Nie słuchają działacze Platformy swojego szefa w tym temacie? Prawdopodobnie nie do końca wiem, co miał tutaj przewodniczący Schetyna na myśli. Chyba część członków też nie do końca tutaj rozumie, o jakie lewicowe eksperymenty mu chodziło, ale jesteśmy partią centrową i dość szeroko nurtową. Także są osoby, które bardziej są może rzeczywiście dawnym tego słowa rozumieniu lewicowi, czy niektórzy są trochę bardziej prawicowi, ale łączy nas to, że jesteśmy proeuropejscy, za gospodarką rynkową, ale wrażliwą właśnie na sprawy socjalne, za wysoką jakością demokracji, czyli niezależnością sądów, niezależną prokuraturą, służbą cywilną, niezależnymi samorządami, wolnymi mediami, w tym również publicznymi, żeby służyły w całej publice, a nie były tubą propagandową rządu. No, za tymi wszystkimi wartościami, które demokracja liberalna się dopracowała przez lata w Europie, w Stanach,
Wywołał pan temat sędziów, to dzisiejszy Fakt pisze o tym, że jeśli chodzi o liczbę sędziów, mamy w Polsce około 10 tysięcy i pod tym względem jesteśmy drugim krajem na miejscu w Unii Europejskiej, ale jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy czy o czas pracy sędziów, no to jesteśmy na szarym końcu unijnej stawki. To nie są do końca przekonujące dane, jeśli chodzi o pracowitość polskiego wymiaru sprawiedliwości, który chce reformować Prawo i Sprawiedliwość. Na pewno trzeba o tym rozmawiać i szukać jakichś rozwiązań, też jakiegoś może odciążenia sądów w niektórych, nie jakichś pomniejszych sprawach, żeby to załatwić w sposób jakiś ugodowy czy arbitrażowy. Natomiast jesteśmy absolutnie przeciwni takiemu naprawianiu, które prowadziłoby do podporządkowania sędziów politykom. No to byłoby zaprzeczenie niezależnego sądownictwa. Więc ja nie twierdzę, że nie trzeba myśleć o tym, jak usprawnić pracę sądów. To wszyscy byśmy tego chcieli i ten czas oczekiwania na wyroki jest u nas długi i to rzutuje i na gospodarkę, i na życie każdego, który ma jakąś sprawę w sądzie. Natomiast nie można tutaj stosować rozwiązań, które by uzależniały sędziów od polityków. A gdyby to w czasie rządów Platformy Obywatelskiej wyszła na jaw informacja, że prezes Trybunału Konstytucyjnego konsultuje się ze swoimi odpowiednikami z Austrii i anonimowe będzie dostarczanie wiadomości na oszustwa podatkowe. Tygodnik w Polityce i według portalu w polityce.pl tego typu działania podejmował prezes Andrzej Rzepliński, to co by zrobiła Platforma Obywatelska i PSL? Znaczy, ja tolerowałabym tego typu zachowanie? Nie wiem, do czego pan tutaj jakby nawiązuje, ale... Do standardów. Nie znaczy, że ta instytucja kawałek nie istnieje, ona jest. Ona tylko będzie uruchomiona. Konsultacje z innymi trybunałami konstytucyjnymi są rzeczą normalną. Zresztą powiem nawet więcej, że nawet nasz Trybunał cieszył się taką renomą, że jego wyroki były analizowane i studiowane w innych trybunałach. Każdego podkapuje. Jak tylko na okazję. To są niektóre, nie wiem czy wszystkie, ale wyroki tłumaczone na inne języki. Także za płaski mózg, no, złośliwość i wszystko, i pazerność, i w szafie już nie jest. Chyba, że chodzi o pomoc w pokonaniu, ewentualnie w działaniu antyrządowym, bo tego typu informacje przedstawia portal polityce.pl. Nie chodziło o wsparcie w walce z rządem Prawa i Sprawiedliwości. Wie pan, Trybunał Konstytucyjny nie prowadzi żadnej walki z rządem. Trybunał prowadzi walkę o działania polityków, w tym również rządu, w ramach Konstytucji. Tylko ocenia, czy rząd i parlament działają, uchwalają, przyjmują zarządzenia i ustawy zgodne z Konstytucją. Także można powiedzieć, że Trybunał prowadzi walkę ze wszystkimi rządami. Rządem Platformy też prowadził cały czas walkę, bo nam nie jedną ustawę unieważnił, czy nie jeden przepis uznał za niekonstytucyjny i musieliśmy się z tym po prostu pogodzić. Taka jest rola Trybunału. Więc robienie z tego tytułu i nazywanie tego walką z rządem jest absolutnie niewłaściwe, uwłaczające. To jest walka o standardy konstytucyjne w działalności innych organów władzy. Tak jest zadanie i właśnie to powinien robić Trybunał Konstytucyjny. Także rzucanie takich oskarżeń pod adresem Trybunału to jest kompletne niezrozumienie roli Trybunału w demokratycznym państwie. Mam jeszcze pytanie o zrozumienie roli Antoniego Macierewicza w polskim rządzie i w polskiej armii w sprawach bezpieczeństwa naszego kraju. Platforma Obywatelska znowu domaga się odwołania ministra obrony, tym razem za to, że przejął całkowitą kontrolę i zwierzchnictwo nad wojskami obrony terytorialnej. Pana zdaniem naprawdę Antoni Macierewicz tworzy prywatną armię, która może być użyta do chociażby pacyfikowania opozycji? Bo też takie głosy ze strony pana partii się pojawiały. Nie wiem, czy do pacyfikowania opozycji, ale rzeczywiście coś jest na rzeczy, dlatego że z jednej strony przetargi na nowoczesne systemy uzbrojenia, helikoptery i inne rzeczy stoją w miejscu, ciągle jak są niezakończone. Są wciąż negocjowane. Jak była opozycja, to będą spacyfikowane. Pieniądze będą wydawane. Jak się boją. Dużą jakąś wszystko, co by nie robił, czego by nie robił Macierewicz. Myślał, że to przeciwko nim się boją. Współczesnych potrzeb ze specnazem rosyjskim. Jak ktoś ma grzeszek, to czuje się winny. Dużą grupę
grupę ludzi rozsianą po całej Polsce, młodych, uzbrojonych, którzy będą dostawać kilkaset złotych, nie wiem, zasiłku, czyli tworzy takie sobie zaplecze, tworzy młodzieżowe, potrzebne jako choćby głosy wyborcze, czy jako jakaś siła, która nie wiadomo kiedy i do czego będzie wykorzystywana. Ale eksperci od wojska mówią, że to nie jest zupełnie nic dobrego, jeśli chodzi o strategię naszej obronności. Tu powinno się jak najszybciej wprowadzać nowoczesne formy uzbrojenia, bo ta młodzież zmilitaryzowana przez ministra Macierewicza... Też będzie miała nowoczesne formy uzbrojenia. Nie, nas nie obroni. Natomiast, jak powiadam, opłacanie tej młodzieży i jej organizowanie to jest robienie sobie zaplecza, choć przynajmniej wyborczego. Zobaczymy w takim razie, kto zostanie skreślony z listy ministrów. Dziś być może konferencja premier Beaty Szydło. Na razie dziękujemy. Poseł Platformy Obywatelskiej Marcin Święcicki. Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu. Rozmowę prowadził Piotr Wąż. Kwadrans dzieli nas od godziny 8. Informacje dnia w skrócie. Piotr Topoliński. Kilkanaście osób zatrzymali w nocy agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego, podają telewizyjne wiadomości. Jak powiedział TVP Info rzecznik CBA, sprawa dotyczy dwóch banków i wyłudzeń kredytów na kwotę kilkuset milionów złotych. Rząd zajmie się dziś projektem ustawy budżetowej na przyszły rok. Ministerstwo Finansów zapisało w dokumencie, że w 2017 wzrost PKB wyniesie 3,6%. Deficyt budżetowy ma wynieść blisko 60 miliardów złotych, a średnioroczna inflacja 1,3%. Komisja Europejska proponuje ograniczenie przyszłorocznych połowów dorsza na Morzu Bałtyckim. Decyzja związana jest z niskimi zasobami tego gatunku, co jest poważnym problemem dla polskich rybaków. Ostateczną decyzję podejmą unijni ministrowie odpowiedzialni za rybołówstwo. W Polskim Radiu 24. Stronniczy przegląd prasy, czyli największe dzienniki, najważniejsze tematy w autorskim ujęciu. Dziś Paweł Wroński z Gazety Wyborczej. Dzień dobry. Kłaniam się, witam serdecznie. Pierwszą, drugą, a nawet dobrą zmianę. Słyszałem, że tutaj ma być ograniczenie połowów dorszy, a ja widziałem na Twitterze, jak wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński intensywnie łowił dorsze na Bałtyku. Nie wiem, czy nie będzie zmartwiony. Ja, proszę Państwa, jestem lekko zmartwiony. Oglądałem wczoraj mecz Legii Warszawa ze Sportingiem Lizbona. To była Legia po rekonstrukcji. Teraz dużo mówi się o rekonstrukcji. Rekonstruuje się rząd. Legia się zrekonstruowała w ten sposób, że odwołali trenera. Ja myślę, że dobrze by było, jakby odwołać trenera tego rządu. Nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe. Wczorajszy mecz, no wstydu przynajmniej nie było. Co prawda nasza drużyna nie oddała żadnego celnego strzału na bramkę rywali, ale po 0-6 no to już było lepiej. Może i ten rząd będzie lepszy, tak jak Legia Sportingiem. W Gazecie Wyborczej dużo na temat innej ważnej rywalizacji, rywalizacji nie sportowej, a rywalizacji politycznej. W Stanach Zjednoczonych zbliżają się wybory prezydenckie. Hillary Clinton, Donald Trump, pierwsze spotkanie, pierwsza konfrontacja. I to jest, proszę Państwa, bardzo ważne zdarzenie, bo jeżeli w jakimś państwie europejskim jest jakiś przywódca populista, to świat ma najwyżej odrobinkę kataru. Natomiast jeśli mocarstwem zacznie rządzić człowiek groźny, no to wtedy rzeczywiście w całym świecie będzie groźny. Donald Trump, o czym pisze Roman Imielski, jest pierwszym kandydatem na prezydenta Stanów Zjednoczonych, który podważa w ogóle istotę traktatu waszyngtońskiego, czyli NATO. Artykuł 5, on się pyta na przykład, czy mamy pomagać Estonii, skoro nie jest pewny, czy Estonia odpowiednio dużo wydaje na obronność. Jego zdaniem NATO jest niewydolne, ponieważ jest to organizacja, w której do której za dużo płacą Stany Zjednoczone. Debata zakończyła się zdecydowanym zwycięstwem Hillary Clinton. Nawet Fox News w Stanach Zjednoczonych, które kibicuje Trumpowi, to podkreśliło, ale u nas, patrzę, Gazeta Polska codziennie. Remis ze wskazaniem dla Trumpa. Ja czytałem wcześniej Gazetę Polską, która kibicowała Brexitowi i zastanawiam się, czy cokolwiek, co może być niebezpieczne dla Polski,
na przykład Brexit czy Trump, nie znajdzie uwielbienia w Gazecie Polskiej. Jak będzie leciała kometa, która chce walnąć w Polskę, to pewnie Gazeta Polska codziennie będzie się cieszyła, że może da się trochę wybić tych strasznych lewaków, tych wszystkich demoliberałów i jakichkolwiek innych. Mówiliśmy o Trumpie i NATO, więc pytanie, jak nasza ukochana ojczyzna się będzie bronić. Otóż już wiem, jak się będzie bronić. Rzeczpospolita donosi. 2 miliony złotych chce wydać jeszcze w tym roku resort obrony na wielkie inscenizacje historyczne. Będzie przedstawione wkroczenie legionistów do Warszawy. Będzie również przedstawiona inscenizacja pacyfikacji. To będzie kosztowało 400 tysięcy. 35. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce pod tytułem Wyrwano nam serce, nie oddamy duszy. W tym zadaniu należy, jak to zapowiedziano, przeprowadzać uroczystości rocznicowe, w tym spektakl słowno-muzyczny połączony z przygotowaniem i prezentacją wystawy. Do tego będzie przygotowane spotkanie, aktorzy, catering, inscenizacja brutalnej pacyfikacji przez funkcjonariuszy z OMO. No, bardzo dobrze, że Ministerstwo Obrony Narodowej tak bardzo będzie bronić ojczyzny. Do tej pory jedynym nowym zakupem, jaki przeprowadziło Ministerstwo Obrony, był zakup węgla z kopalni na rezerwy wojska. Stoją najważniejsze przetargi na obronę przeciwrakietową, na zakup śmigłowców, na transportery opancerzone. My zastanawiamy się, czy obronie terytorialnej dać beryle do ręki i 500 zł dla kurażu. Wspomniałem o węglu, które nasza armia kupiła, żeby wzmocnić obronność kraju. Nie wiem, oni chyba tym węglem będą we wroga rzucali i wtedy wróg się będzie bardzo bał. Ten węgiel trzeba skądś wydobyć. Pamiętacie Państwo, jak Beata Szydło ratowała nasze kopalnie? Sięgam po Dziennik Gazetę Prawną, strona 2. W ciągu 4,5 miesiąca istnienia Polska Grupa Górnicza wygenerowała już ponad 400 milionów straty, ustalił Dziennik Gazeta Prawna. Konieczna jest modyfikacja zamierzeń firmy, bez tego za 3-4 lata będzie musiało ogłosić bankructwo. I dzieje się to, uwaga, mimo, jak tu pisze Dziennik Gazeta Prawna, Karolina Baca-Pogorzelska to napisała, mimo dokapitalizowania kwotą niemal 2,5 miliarda złotych, w tym 1,5 miliarda złotych z energetyki. Zobaczymy, pewnie się to jakoś odbije w rachunkach na prąd. W naszej ojczyźnie również dzieją się inne ciekawe rzeczy dotyczące mediów. Wybiera się prezesa TVP i wybiera tego prezesa Rada Mediów Narodowych. Sięgnąłem po fakt. Tutaj Agnieszka Burzyńska wnikliwie opisuje to wydarzenie. I pisze tak. Kolejna kompromitacja Rady Mediów Narodowych. Małgorzata Raczyńska, 60 lat, jedna z odrzuconych kandydatek na stanowisko prezesa TVP, złożyła odwołanie. A Krzysztof Czabański, 68 lat, szef Rady, na siłę próbuje przywrócić ją do konkursu. Choć jeszcze tydzień temu stwierdził, że Raczyńska nie spełnia wymagań. Raczyńska, przyjaciółka Kaczyńskiego, musiała pobiec na Nowogrodzką, gdzie jest siedziba PiS, przypomnienie redakcji. Jak to przypominać? Tego nie należy przypomnieć. I poskarży się prezesowi, odpowiada nam polityk PiS. I tłumaczy, że spanikowany Czabański próbuje teraz ze wszelką cenę przeforsować jej powrót. W Radzie jest jak psychiatryku mówi i dodaje, że kłopot szefa Rady Mediów Narodowych jest tym większy, że regulamin konkursu nie przewiduje trybu odwoławczego. Decyzje, które zapadają w tym gronie, są ostateczne. Czyli zapadła ostateczna decyzja o tym, że Małgorzata Raczyńska nie może startować w konkursie na prezesa, ale teraz będzie ostateczna decyzja, że Małgorzata Raczyńska będzie startować w konkursie na prezesa. Dobrze zrozumiałem ten artykuł? Wydaje mi się, że tak. Ale oczywiście zawsze można tego rodzaju reguły zmienić, bo reguły, jak wiadomo, są względne. W ostatnim czasie dużo pisano na temat jednego księdza, który księdzem już nie jest, bo 26 września wystąpił ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy. To jest ksiądz Międlar, Jacek Międlar, znany jako duszpasterz środowisk ONR-owskich.
Sławił się tym, że podczas kazania w Białymstoku mówił o tym, że należy zerwać z biblijną żydowskim lenistwem, żydowskim strachem, żydowską biernością i że Polacy muszą walczyć, muszą być dzielni. Później wyszedł pochód, który krzyczał, a na drzewach zamiast liści będą wisieć sioniści. I co teraz się dzieje? Otóż śledztwo w tej sprawie umorzyła białostocka prokuratura. Ksiądz Międlar powiedział, że się z tego bardzo cieszy. Na Twitterze opublikował takie zdjęcie polskich przedwojennych narodowców pozdrawiających się salutem rzymskim, który my nazywamy hajlowanie. Pisze o tym Marcin Kącki, który napisał taką książkę na temat Białegostoku i to, co tam się dzieje. Białostocka prokuratura już 3 lata temu wysoko zawiesiła sobie poprzeczkę autokompromitacji, gdy uznała, że swastyka to hinduski symbol szczęścia. Tym razem próbuje dzielnie do własnego rekordu doskoczyć. Hasła Międlara uznała za część treści historycznych i Biblii, bo ksiądz wykazywał negatywne przykłady zachowania przedstawicieli społeczności żydowskiej z czasów niewoli egipskiej. Odniósł je co prawda do czasów współczesnych, ale jak pisze prokuratura białostocka, bez piętnowania konkretnych narodowości. I tyle, proszę Państwa. Wszystkiego dobrego, mimo wszystko miłego dnia życzę. Do widzenia, do usłyszenia. To był Stronniczy Przegląd Prasy i Paweł Broński z Gazety Wyborczej. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł na RTV lub AGD otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej. Akcja trwa tylko do 30 września. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt. Pakuj pasażerów, pokonuj zakręty, pracuj bez przerwy. To w końcu twoje urodziny, Mercedesie. 20 urodziny Mercedes-Benz Polska. 20 lat ciężkich robót i końca nie widać. Z tej okazji kup świetnie wyposażonego Mercedesa Couturer za 96 800 zł netto. Sprawdź też jubileuszową ofertę na modele Sprinter i Vito Furgon. Taka okazja zdarza się raz na 20 lat. Odwiedź salon Mercedes-Benz już dziś. Ach, uwielbiam koniec miesiąca. Jak portfel jest tam tak kupuje. Jak to się wszystko kończy. Jak w lodówce ma tylko światło. To jest znak, że zaraz będzie taniej. Bo tylko w Lidlu ceny spadają na koniec miesiąca. Wybrane produkty kupisz jeszcze taniej. Od jutra na przykład woda Saguaro, gazowana lub niegazowana, 4 zł za 6,5 litrowych butelek, 4 zł. A mleko świeże Filios 2%, złoty 49 za litr, złoty 49. Lidl, co tydzień coś nowego. Stoją na stacji podróżni w koło, wszyscy się cieszą, jest im wesoło. Będą się cieszyć bardziej i bardziej, pociąg do nagród nadjeżdża wszakże. W pociągu czeka nagród 1000. Wybierz kierunek, zasady proste, każdy przez stronę zgłasza swój bilet, gdyż rejestracja trwa tylko chwilę. Skąd jest ten konkurs? Nie każdy przecież. To Intercity ma 15-lecie. Do wygrania ponad 3000 nagród. Szczegóły i regulamin konkursu na intercity.pl. Partner wydarzenia PKP SA. Patron medialny Telewizja Polska. PKP Intercity. No to pokażcie, co potrafi ta wasza nowa papuga. Proszę bardzo. Gdzie znajdę telefon, internet i telewizję z gwarancją najniższej ceny? A gdzie jest do tego rabat na sprzęt AGD i RTV? To ja też was papuguję i wezmę Smartdom. Oferta, jakiej jeszcze nie było. Telefon, internet LTE Plus i telewizja za 76 zł, a do tego rabat 10% dla klientów Smartdom na sprzęt AGD i RTV. Szczegóły na plus.pl, cyfrowypolsat.pl lub w punktach sprzedaży. Słuchaj, czy to normalne, że pralka tak chodzi? No tak. Nasza tak. No, wiesz, bo ona wyszła już... dosyć już wyszła na korytarz. Nagłe wydatki pojawiają się nagle. W Getinbanku to rozumiemy. Dlatego kredyt do 17 tysięcy złotych otrzymasz bez zaświadczenia o dochodach i wyciągu z konta. Getinbank. Szanujemy czas i pieniądze. Przypominamy, że ostateczna kwota kredytu zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły oferty dostępne w oddziałach banku i na getinbank.pl. Jeszcze raz, niech włącza nas. Niech włącza nas. Aż
tysiąc produktów za pół ceny z okazji urodzin w Media Expert. Zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj zwrot kasy. Regulamin loterii dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. To była reklama. Autopromocja. Polskie Radio 24. Pogotowie konsumenckie. Poznaj swoje prawa i odzyskaj pieniądze wydane na wadliwy towar lub źle wykonaną usługę. Słuchaj nas w każdy czwartek po 21.30 w Polskim Radiu 24. Autopromocja. Jest 8. Polskie Radio 24. Informacje dnia. W przyszłym roku mają się rozpocząć zapisy do Narodowego Programu Mieszkaniowego. Nie żyje były prezydent Izraela i laureat pokojowej Nagrody Nobla Shimon Peres. Filmy, wystawy, koncerty od dzisiaj w Gdyni, festiwal Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Piotr Topoliński. Rząd przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia Narodowego Programu Mieszkaniowego. Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk powiedział w radiowej jedynce, że w programie będą wykorzystywane zasoby nieruchomości Skarbu Państwa. Tereny, które są przydatne do zabudowy mieszkaniowej, tereny, które zarządzają się starostowie w imieniu państwa, którymi zarządzają również fundusze, chociażby Agencja Nieruchomości Rolnych, chociażby Agencja Mienia Wojskowego. Dzisiaj to jest według naszej oceny, a spłynęły takie oceny, prawie 10 tysięcy hektarów dobrych terenów, które możliwe są do wykorzystania pod zabudowę. Dzisiaj to są setki, jak nie tysiące hektarów terenów, którymi dysponuje chociażby PKP. Zapisy do programu mają się rozpocząć w przyszłym roku, a w 2019 roku pierwsi uczestnicy programu mają otrzymać klucze do mieszkań. Do tematu wrócimy po godzinie 9. Nie ma. Jak chce, to ma. Pogrzeb seniora izraelskiej polityki Shimona Peresa jutro lub pojutrze. Były prezydent, premier, laureat pokojowej Nagrody Nobla. Wszystko teraz podadzą za plecy. Miał 93 lata. Co kto robi? Peres był ostatnim z wielkich izraelskich polityków, którzy tworzyli państwo. Stara baba idzie z laską i już po zakupach. Obecnie na Białorusi. W dzieciństwie z rodzicami wyemigrował do Palestyny. No mogłaby i objąć wokół Dawida Ben-Guriona działał już w latach 40. Był ministrem obrony, premierem, a wreszcie w latach 2007-14 prezydentem. Był jednym z twórców porozumienia pokojowego z Palestyńczykami, za co z premierem Rabinem i Yasserem Arafatem otrzymał pokój. Do końca życia pozostał zwolennikiem Palestyńczykami, wizjonerem cenionym na całym świecie. Szymon Peres zmarł w Tel Awiwie w następstwie udaru mózgu, którego doznał dwa tygodnie temu. Szymon Peres zostanie pochowany w kwaterze przywódców Izraela. No tak, był osędziwy w wieku, to chyba najwyższy. Prawie 84 miliony Amerykanów obejrzało pojedynek telewizyjny Donalda Trumpa i Hillary Clinton. To rekord w historii debat prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Według większości sondaży debatę wygrała Hillary Clinton. Pojedynek Trumpa z Clinton zaskutowało 12 amerykańskich sieci telewizyjnych. Według danych firmy Nielsen oglądalność debaty wyniosła 83 800 000, czyli o ponad 3 miliony więcej od dotychczasowego rekordu, jaki padł podczas debaty Ronalda Reagana z Jimmy Carterem w 1980 roku. Taki wynik to zła wiadomość dla Donalda Trumpa. USA powszechnie jest bowiem przekonanie, że miliarder... Także tej jaczce nie udało się podrobić wiekówki. Zaraz tam spadnie. Partii republikańskie przyznają, że Trump przegrał debatę, a sam utrzymuje, że został jej zwycięzcą. Miniona noc była ekscytująca i niemal wszystkie sondaże mówią, że to my wygraliśmy z tą oszustką Hillary Clinton. Mówił biznesmen podczas wieców Melbourne na Florydzie. Jednak badania, na które powołuje się Donald Trump, nie są sondażami, tylko internetowymi ankietami, które nie są reprezentatywne ani dla populacji amerykańskich wyborców, ani dla grupy osób, które oglądały debatę. Z Waszyngtonu, Marek Wałkowski, Polskie Radio. Gdyni rozpocznie się dziś 8. festiwal Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Do soboty będzie można oglądać filmy dokumentalne i słuchać audycji radiowych. Wydarzenie od lat przyciąga młodzież. Tej grupie poświęcono oddzielny konkurs filmowy. Będą także warsztaty dla młodych twórców, zapowiada dyrektor festiwalu Arkadiusz Gołębiecki. A złożył się filmu bardziej się ten człowiek taki bohater, to żyje w mieszku u was. Wyjdziecie przez okno, weźcie się do rodzinnego albumu, porozmawiajcie, zostawicie w tak, co chciałem, w drugim stylizacji modowe, otwierajcie albumy, czy nazwajcie
Łukasz Hołownia twierdzi, że za taką propozycją może kryć się tylko jedno. Założenie jest takie, jak będą ludzie gdzie pisać, to się mniej więcej pewnie połowie nie będzie chciało, a to oznacza mniej spraw sądów, więcej płaconych mandatów, więcej dochodów w budżecie. Słowem, wymarzona zmiana i nikt nie powie, że obywatelowi ktoś coś zabrał, bo jak chce, to może się przecież odwołać. Warto jednak podkreślić, że sąd nie będzie mógł obniżyć kary nałożonej przez organy ścigania, albo uzna, że wykroczenia nie było i anuluje mandat, albo wleka i mandat i dodatkowe koszty. Takich spraw teraz jest przed sądami pół miliona rocznie. Nowe przepisy mają obowiązywać już w przyszłym roku. Trochę strach się odwoływać. Michał Jutra, dziękujemy bardzo. Obwinienie ruszył proces o ekscesję lokatorów stanowiący przez Kierowskie 5 przejętej przez nowego właściciela, który za niewielkie lokale zażądał m.in. kilkuset tysięcy złotych odszkodowania za 10 lat wstecz, choć kamienicę kupił dopiero w maju. Tylko do piątku w MediaMarkt. Za każde wydane 500 złotych na RTV2GD otrzymasz 50 złotych na karcie podarunkowej. Na przykład za 58-calowy telewizor Samsung Full HD Smart TV za 2699 złotych. Nie wiązywał się z obowiązków jako radny, ale czarnogórczy trzymała sprawa ekscesji. Zawiodłem się po prostu na nią. Myślałem, że jest całkiem innym człowiekiem, a to się okazuje, że cały innego wychodzi. Jak mówi Tomasz Aftyka z Rady Dzielnicy, ludzie byli zbulwersowani, że radny chce wyrzucać swoich lokatorów na bruk. Setki telefonów, maili, różnych sygnałów. Tyle było gadania i to nic nie daje. Chciwy dziad, to chciwy dziad. Na rzecz mieszkańców zajmuje się wyrzucaniem mieszkańców i mieszkań. Mariusz Kasprzak nie jest już przewodniczącym zarządu dzielnicy, został odwołany jednogłośnie. Nie przynieśliśmy wstydu. Teraz nie ma odmowy rzucania na bruk. Jak sama chcesz do Wisły skoczyć, proszę bardzo. Most wielki. Szkolenie wiec Jacek Magiera z optymizmem patrzy w przyszłość, a ta przyszłość to m.in. mecz z Real Madryt 18 października. Najbliższa przyszłość to informacje sportowe. 8.20 zapraszam. Pogoda. Deszcz może pojawić się na północy w centrum kraju i na Dolnym Śląsku. Dość pogodnie na Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaniu. W Białymstoku maksymalnie dziś 15 stopni, w Olsztynie i Gdańsku 17, w Warszawie, Bydgoszczy, Rzeszowie i Lublinie 19, w Łodzi, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i w Szczecinie 20 stopni, w Poznaniu 21, w Zielonej Górze 22. Pełne wydanie informacji dostępne jest w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Już 7 minut po 8. Poranek w Polskim Radiu 24. Przed mikrofonem Aleksandra Kozera. Witam serdecznie wszystkich, którzy rozpoczynają z nami dzień. Jest środa, 28 września. Przed 8.30 porozmawiamy o sporcie i zmaganiach Legii. Poranek Radia TOK FM. Ale wcześniej Poranek Radia TOK FM. Piotr Kraśko, dzień dobry. Z nami komentatorzy Agnieszka Wiśniewska, Krytyka Polityczna. Dzień dobry. Grzegorz Sroczyński, Gazeta Wyborcza, Jerzy Haszczyński, Rzeczpospolita. Dzień dobry. Kintocza. Takie pytanie, które odpowiedziało już grubą parę milionów ludzi na świecie, bo brali udział w takich sądach. Ale ty pójdziesz, bo to wygląda debatne w internecie, wygląda. Ona tam ma właśnie, ona właśnie dla dzieci jakieś tony różnych zabawek wydaje. Jerzy Kintocza, waszym zdaniem? Tak. Może nie bardzo, ale to grałaby do pewnego bardzo. Oczywiście była bardzo. Przy czym to jest ciekawe, bo może nie jest znowu wygrało bardziej merytorycznie, bo rzeczywiście Trump miał dobry początek, kiedy porozmawiał jeszcze o gospodarce, miejscach pracy, ale potem się posypał. Też jak się posypał, bardziej chyba agresywnie opowiadał, jak utrzymało, ono zatrzymało. O, nie wydawali. I pokazała też w tej drugiej części, kiedy porozmawiał o polityce międzynarodowej, że to rzeczywiście ona się tym zna, może tu sypać dzierżbami z rękawa i tak dalej, i tak dalej. I teoretycznie to powinna po prostu być wygrana, która kładzie Trumpa na łopatki. Niestety wydaje mi się, że nie wiem, czy tak naprawdę wyborcy tak bardzo śledzą merytoryczną dyskusję i merytoryczną debatę. Wydaje mi się, że też takie, taki odruch Trumpa, taki odruch antymainstreamowy działa i takie pytania bardzo jednak sensowne w momencie, kiedy ma PR i Trump. No, w Ameryce jesteś młodym, czarnym mężczyzną, masz takie wielkie szanse pójść do
się nie nam to co żeście zrobili przez te lat? No, pani też była do tej władzy, pani też się tą polityką od iluś lat zajmuje. I to są takie rzeczy, które mam wrażenie również działały. Dlatego to jej zwycięstwo jest takim zwycięstwem pewnie dużym. Ta debata była ciekawa właśnie z tego powodu. Dla mnie chyba najbardziej, że ona rzeczywiście pokazywała coś, co jest tylko będzie specyfiką amerykańską, ale w ogóle taką specyfiką polityki. Właśnie takie starcie między mainstreamem politycznym, tym mainstreamem, którym już wyborcy są zmęczeni, ona nie pamięta, którym już nie wierzą, a tym nowym głosem, który niestety wydaje się tak, chciała dać to kompletnie często nawet niepoważnym, trochę wariackim, takim głosem, który jest bardziej głosem antyestablishmentowym, no ale trochę strach ten głos wybrać. No i to jest taki, ten wybór rzeczywiście wydaje się trochę brakiem wyboru. No tak, tak wybrać jest najbardziej Trump jest taki prezydencki. Do 1945 roku. Jednak zaprezentował się jako staż pracy wynosił 20 lat dla mężczyzny, 15 lat dla kobiety. W 1949 roku trzeba było przepracować 20 lat, kobieta 25 lat mężczyzny. Okazało się, że jest warunek stażowy, czyli kobieta musi mieć przepracowane co najmniej 20 lat, a mężczyzna 25 lat. I okazało się, że ta starsza grupa nie dostanie tych dodatków w porównaniu do 1000 złotych najniższej emerytury. Prezentować jako zagoniony w taki atakowany przez klimatu. Tym w dużych grupach wyborców lepiej dlatego, że tak jak ty mówisz, Agnieszka, to znaczy on się przedstawia jako ofiara prawda, które spiskują przeciwko Trumpowi, żeby nie dopuścić świeżej krwi do Waszyngtonu. Jak przeczytacie relacje z jeców Trumpa, a tam taką główną emocją, która na przykład w tekstach Mariusza Żawackiego w gazecie Wyborczej, naszego korespondenta, powraca w to zdanie. Wyborcy Trumpa mówią, jesteśmy tu po to, żeby pokazać środkowy palec elektronu w Waszyngtonie, a cała reszta właściwie nas nie interesuje. I to jest ta emocja. Więc jeśli Trump nawet będzie w następnych debatach wypadał, będzie atakowany, będą wyłapywane te jego liczby kłamstwa, to w dosyć łatwy sposób można przedstawić jako atakowanie. Nie ma stanowiska, nie ma przygotowania, nie ma szkoły, tam nie nawet zauważ, że muzyk do tego prezydenta. On najpierw domaga się naprawy amerykańskiej infrastruktury, co ona mówi, bo może byłaby lepsze, gdybyś tu płacił podatki. Była specjalna audycja, że w Ameryce jest tak, że szkoła się w ogóle nie liczy. W ostatniej chwili wydra ktoś, co jest bardzo oryginalne, tylko o to chodzi. Szkoła, przygotowanie, nie, tylko tu w Polsce. Czuję euforię na myśleniu. W Polsce są snoby, tu w Polsce jest po prostu przesąd, ciemnota i to są te dziady katolickie, bo one myślały, że jak one się długo uczyły, to tym lepiej, a w Ameryce odwrotnie. Tu była audycja rano, półtorej godziny, tłumaczyli, na czym w Ameryce polityka polega. W ostatniej chwili może wygrać ktoś oryginalny. Właśnie ktoś mówi, właśnie ktoś bez szkoły, ale z pomysłem na życie. Bo tam w Ameryce tylko dwa sprawy. I tam się okażą jakieś rzeczywiście grube rzeczy, albo ktoś odkryje jakieś grube afery. To moim zdaniem takie rzeczy mu nie zaszkodzą. No to brzmi dziwnie, ale moja wiedza jest podobna. Chociaż jeszcze jest zupełnie inna, a jak ktoś myśli, o, wiecie, jak ten Putin ziemię, to jest błąd. A to trzeba chyć. A jak wymyślili internet? Z jednego miejsca inwigilować tak, żebyś ty nic nie miała do powiedzenia, a on może się odwoływać, że jest na to, że tam mnóstwo rzeczy. W wielu przypadkach udało się sprawdzić. To moim zdaniem, że w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Wiadomo, porząd się miał sprawę. On walczy wyłącznie o to, żeby... To jeszcze, że komuś zależy na tym, że ktoś ich ogląda. W ogóle poszła do wyboru. I to jest dyskryminujące. Było na te setki tam tych różnorodnych niszowych kandydatów, żeby przejąć prawie wszystkich, cały ten bunt przejąć na siebie. To, że błąd jest wielki, tylko nie wiadomo, czy on wystarczy na wygranie wyborów, to jest oczywiste i on jest na
na całym świecie zachodnim, ten Brexit jest tego dowodem. Mnóstwo różnych polityków, którzy rosną w siłę od Europy Południowo-Wschodniej po Amerykę, dowodem. I rzeczywiście też uważam, że jeżeli nie stanie się coś wyjątkowego, to znaczy nie okaże się na przykład, że Trump jest bardzo słaby. Tak, rzeczywiście, to jego szanse są duże. Chociaż nie wiem, czy na tyle, że to już jest ten moment, że tego typu człowiek może wygrać w Stanach Zjednoczonych, ale pewnie za 4 lata ktoś podobny, w każdym razie całkowicie rozliczający zbankrutowany system zachodni, nie dojdzie do bardzo dobrze się z tym liczyć, bo niezadowolenie z tym, co było do tej pory, takie poczucie końca jakiegoś świata zapoczątkowanego zaraz po II wojnie światowej. Myślę, że jest już jak powszechne, z każdym nowym rocznikiem coraz większe. Trochę nie przesadzam, bo przeniosę sprawę na grunt polski. Mam kilkadziesiąt wielogodzinnych rozmów ze wszystkimi uczestnikami kampanii prezydenckiej i parlamentarnej i panuje przekonanie, że PiS wyczuł jakiś nastrój w Polsce, coś, co się w Polsce zmieniło, zbudował kampanię, czego nikt nie przemyślał. Jest tam dużo prawdy. Ale jest też bardzo dużo prawdy, że Platforma Obywatelska PiS to od razu robił wszystko. Tam nikt nie przemyślał, że nie można. Po prostu nie uprawiając. Potem się nie angażując. Potem popełniając niezliczoną ilość błędów. To nie była kampania założenia przegranej. Że coś tak głęboko się w Polsce zmieniło. Jeszcze wyzwaj do Rumunii. Nastrój gigantyczny do zmian. Zawsze tak było, że były błędy wobec elit dużo bardziej gwałtowne przy Unii Konwencji Demokratów w latach 60. A ja uważam, że w tym momencie, że w tym wypadku to jest bardzo praktyczne. To naprawdę ginęli ludzie na ulicy. Jak oni okradli Polskę z miliardów, to oni będą się bronić pazurami, rękami i nogami. Staram się, nie dam się. O, i to na pewno nie będzie jeden, do tego jest napęd. Ludzi tą opowieścią, że nic nie da. To co jedna ta Żydówa gada. Nie da się nic zrobić, że kilka osób, pamiętacie, oczywiście ci politycy różnych partii zaczęli być do siebie bardzo podobni. Czy ta polityka establishmentowa, mainstreamowa, trudno było w ogóle znaleźć jakiekolwiek różnice pomiędzy politykami, czy oni są konserwatywni, czy są liberalni i tak dalej. I myślę, że dla wielu ludzi po prostu była jedna chucpa, jedna grupa, czy to czarni ośmiorniczki, czy to są Misiewicze, to jest jedno i to samo. I to spowodowało takie zmęczenie, to spowodowało zmęczenie i to otworzyło pole dla takich postaci jak właśnie Donald Trump. Chociaż zgadzam się, że też porówna tę kampanię z Polską na przykład, że to, co zdecydowanie różni się od Bronisława Komorowskiego, to, że ona rzeczywiście się przyłożyła, miała się przyłożyć do tej roboty. Znaczy ona wypadła jej taka rasowa kujonica, ona po prostu siadła tam i rzeczywiście przez tydzień siedziała i tłukła na pamięć te odpowiedzi, albo je znała też, albo też ma ogromne doświadczenie. I ona nie wyszła z takiego założenia. Ma genialny sztab, ma pewnie jeden z najlepszych sztabów na świecie, który ją bardzo dobrze przygotował. I o ile Trump wychodzi z założenia, że im bardziej jestem nieprzygotowany, im bardziej jestem naturalny, im bardziej mówię to, co myślę, to tym lepiej dla mnie, o tyle ona uznała, że może nawet nie wystarczyć jej wieloletnie doświadczenie. Ona się świetnie przygotowała, świetnie odrobiła to, bo ona rzeczywiście w tej kampanii jest bardzo taka bardzo dobra merytorycznie. To może jej bardzo pomóc. No to więcej zbiorowym szczęściem. Wystarczy mieć dyrektywy, wystarczy pilnować reguł i wszystko będzie fajnie. Natomiast poranna ekrania to kefe. Sytuacji to zagrożeń bezpieczeństwa. Na to będzie na noc to można ryzykować, a teraz to jest. Ja też Jaśkowi tłumaczę, idziesz tutaj, masz zieleniecką, po co ci to do tego domu się wracasz? Masz ptaki, masz to, a on musi posiedzieć. On mówi, że musi na pochybel i posiedzieć. Ja mówię, no przecież masz tam tysiące ksaków, tam jest luksus. To już, no w tym parku Skaryszewskim te krzaki pod przystankami to są wszystkie obfajdane.
Nie ma na razie widoków na utworzenie unijnej armii. Nawet jeżeli pojęcie to coraz częściej pojawiało się w debacie, Unii tam tylko aby gdzie nie wleść, a tak to wszędzie. I tam chcieli ten mur zrobić, coś robili, ten płot, powiedzieli, że po 10 zł tutaj na Pradze Południe do parku Skaryszewskiego można by, ale to był żart, ale ten płot to jakby już robili i ten, te fioletowe, niebieskie takie, te plastyki rozkładali, czytarne potem. Z europejskich muzeów archiwalne książki. To gadali, to tylko ci, co nic nie wiedzieli. Że ktoś tam potem mówi. Mówi Agnieszka Wolak z Narodowego Instytutu. Postanowienia mogą być inne. Zgromadzonych około 50 milionów różnego rodzaju obiektów, zdigitalizowanych książek, dzieł sztuki, filmów, materiałów audiowizualnych. No, no. Na pewno jest świetnym źródłem, czy biblioteką XXI wieku. Bardzo można łatwo dowiedzieć się na temat, czy kolekcji, które są w różnych muzeach i zostały udostępnione poprzez Europeanę, czy odwiedzić miejsca wirtualnie, w których tak nie mówili nie zawsze, być, że na hołota to zawsze, że ktoś, albo jakże rządzą, to oni w tych kabaretach, jak też piszą, że oni chcą nam odebrać, oni chcą nam zabrać, oni. A to oni, to skąd się to bierze, to oni. No właśnie. 2016 skierowany jest do osób związanych z projektowaniem z dziedzictwem kulturowym i jak ktoś chce być inkognito, to znaczy, że najwięcej złego zrobi. Zwycięskie projekty zostaną nagrodzone po to, 20 000 euro. Aż 1000 produktów za pół ceny z okazji urodzin. Za darmo. A szczegóły znajdą Państwa na stronie. Wszystko za darmo jest. To był Euroserwis Polski Radny 24. Regulamin loterii dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Sportowe wydarzenia dnia. Informacje Tok FM. Pozdrawiam. Adam Polska, zapraszam w piątek do reprezentacji z Izraela. Szymon Peres zostanie pochowany na cmentarzu w Jerozolimie. Dzień wcześniej fundacja z jego ciałem zostanie wystawiona w izraelskim parlamencie Knesecie. Na uroczystościach spodziewanych jest wielu światowych przywódców. Jeszcze dziś na specjalnym posiedzeniu zbierze się izraelski rząd, a premier Benjamin Netanyahu wystąpi z orędziem do rodaków po śmierci Szymona Peresa, który zmarł minionej nocy w wieku 93 lat. Agenci CBA zatrzymali kilkanaście osób w związku z wyłudzeniami kredytów na kilkaset milionów złotych. Rzecznik CBA Piotr Kaczorek zdradza tylko, że do zatrzymań doszło wczoraj w kilku miejscowościach. Więcej powiedzieć nie chce, tłumaczy, że trwają czynności śledcze w tej sprawie. Żywiec Zdrój wznawia sprzedaż wody mocno gazowanej i żywioł. Sanepid uznał, że jest ona bezpieczna. W zeszłym tygodniu do szpitala w Bolesławcu trafił mężczyzna z poważonym przełykiem. Z ustaleń policji wynikało, że wypił właśnie taką oryginalnie zapakowaną wodę. Holenderskie firmy odzieżowe szyjące ubrania pod znanymi markami w fabrykach w południowych Indiach płacą pracownikom głodowe pensje, zmuszając wielu z nich do wyniszczającego zadłużania się, głosi raport organizacji non-profit. Ich pracownicy przepytali pracowników 10 indyjskich fabryk. Średnio zarabiali oni miesięcznie na wartość $100, 70% z nich było zadłużone. Weszły już trenera Legii Jacka Nagiery. To napięcie związane z debiutem, z pierwszym meczem. No na pewno weszło. Czym bliżej meczu, tym to napięcie było coraz większe. Natomiast i tak z dużym spokojem. Jakbyś tak wewnętrznie podchodziłem do tego. Rozmawialiśmy z zawodnikami na temat tego, że przegrywają tutaj na tej łazie. Nie mogą zrozumieć, że stadion na Łazienkowskiej jest przeznaczony dla świadków Jehowy, że oni wygrywają tym. Nie mogą tego pojąć. W ostatniej sekundzie spotkania z Bayerem Leverkusen zapewnił jego drużynie remis 1-1, a Polak znalazł się po tej akcji na okładce prestiżowego dziennika L'Équipe. Robertowi Lewandowskiemu ciężko gra się w Hiszpanii. W tym kraju w barwach Borussii Dortmund i Bayernu Monachium rozegrał 6 meczów i nie strzelił w nich choćby jednego gola. Dziś Polak spróbuje wreszcie trafić do siatki rywali na Półwyspie Iberyjskim, ale barem Nowarczyków w Lidze Mistrzów będzie Atletico Madryt. Dodam, że to spotkanie posędziuje Szymon Maciniak z Płocka. Wieczorem na Budowie powinniśmy też zobaczyć Arkadiusza Milika. Jego Napoli podejmuje Benfica Lizbona, a mecz zapowiada się pasjonująco, bo obie drużyny nie przegrały w tym sezonie żadnego spotkania. 4 dni temu Agnieszka Radwańska przegrała z Karoliną Woźniacką w półfinale turnieju WTA w Tokio. Ale teraz wygrała. Ważnie do rewanżu. Panie spotkają się w trzeciej rundzie imprezy w Wuhan. Faworytką meczu jest jednak Dunka, która imponuje formą. Karolina wygrała 12 z 13 ostatnich meczów, a wczoraj odniosła jubileuszowe 500. zwycięstwo w karierze. Ale nie 20 bramek w ciągu
Ile to grać? Pogoda. Na termometrach dziś od 13 stopni na Suwalszczyźnie przez 17 nad morzem, 19.20 w centrum, w Małopolsce i na Śląsku. No ciepło idzie. Na zachodzie to oczywiście w najcieplejszym momencie. A im bliżej... Cieple jak bardziej będzie się chmurzyć, mogą to być również chmury deszczowe, szczególnie od wybrzeża i pomorza po Mazury, Północ, Mazowsza i Podlasie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Jest też deszczem, to znaczy, że będzie ciepło. Bo jak deszcz i zimno, to przejdzie. Trochę zabrakło. Dużo pracy przed nami, wiem o tym. Wiem, że 30 minut na wysokich obrotach, potem to tempo trochę siadło. Sporting był szybszy. Poranek to było widać. Szybciej operował piłkę, szybciej myślał. Ułamek sekundy w sporcie to jest bardzo dużo. Ja dzisiaj po tym meczu nauczyłem się jednego. Wiem, że trzeba przyspieszyć w danym momencie, jak trzeba to zrobić i kiedy to trzeba zrobić, żeby strzelać gole. My w tych kluczowych momentach, kiedy nie przyspieszaliśmy, tylko graliśmy cały czas w tym samym tempie i to spowodowało, że nie stworzyliśmy sobie dogodnych sytuacji do tego, aby strzelić gole. Na pewno najbardziej żal. Jak jest malutkie, to mózg rośnie i to się wszystko dzieje i to w krótkim czasie. Pół roku dziecko umie mówić językami. To co matka, jakimi językami nawet dziecko umie mówić kilkoma językami. Jak jest w domu ojciec innym gada, matka w innym, to dziecko to wszystko oddziela. I to w ciągu pół roku. I ten mózg rośnie, rośnie i to się najwięcej wtedy dzieje, a potem to się kurczy. Jak ten czas szybko leci? Baba się rozrasta, a czas szybko leci. Ja mówię o wieku, że czas szybko leci, bo wiesz, bliżej śmierci. I na tym polega rozród. Aby wydać potomstwo, a to już odchodzi. No i te stare baby, one same nie mają dla siebie szacunku, bo tak, jakie są wnuczki, to one nie umieją rozeznać sytuacji, że wszystko no, muszą kupić, załatwić, oddać, sama nie doje wnuczce, prawnuczce. I to jest też błąd. W Ameryce, no, to jest bieda, tam nie mają więcej pieniędzy. No i staruszka ma, i dziecko ma, i a tutaj to ta zdycha, a temu dać trzeba, no to ja nie rozumiem. Dla dzieci wszystko dają, matka też. Tak jak w obronie na wojnie, to ona sama się w kule wlezie nadstawi, żeby dziecko przeżyło. No i potem idzie, że trzeba jemu dać jeść, oprać, zabawki, wszystko tak, a sama nic. No i te staruszki tak się zachowują, że noszą te siatki i ona z tego nic nie uszknie. Ona już jest staruszka, już jest nikinia stara. A tutaj w Ameryce mówią, że przecież ludzie starzy mają taki sam mózg i on też wpływa. I proszę uczyć się rzeczy nowych. Przyszły SMS-y, nie chciały się uczyć. Nie, to nie na moją. A tu okazało się, że jeszcze tyle czasu można było pisać przed śmiercią SMS-y. A żona ze strachu, myśląc, że już jest tym brakiem, nic nie chciała robić. A tu jeszcze można było tyle zrobić w międzyczasie, jak to mówią. Opinie niemieckie, a teraz opinie hiszpańskie o tym, co mówi się w Madrycie. Ewa Wysocka. Był taki artykuł, że amerykańscy uczeni stwierdzili, że mózg pływa, że się przemienia, że się dostosowuje do różnych sytuacji opcji. A ludzie starzy odwrotnie tutaj myślą. Bo ja już stara. Że wczoraj na boisku lepsza była Borussia, a Madrytowi zabrakło przede wszystkim celności. Wymknęły się Realowi punkty, czytam w sportowej marce. Jeszcze są tacy, że ta Rysia, to ona już czuje się stara, bo ona tak, komputera nie kupi, bo ona nie umie. Ale ona nie chce iść do seniorów. Po co ona ma iść do seniorów? Trzeci z trzema punktami jest Sporting Lizbona, a na czwartym
tym miejscu Legia Warszawa niestety bez punktów. Ona mówi, że ty, Elżbieto, do mnie mówisz, że ja ją nauczę, a mieli się nauczę ciebie, oczywiście. Kup sobie ten, włączymy internet, to wiesz, no to będzie dobrze. W związku z czym, ale to jest tak, że to nie jest tak, że ja coś się tam ułatwiam, to chyba przejdzie tak dalej, to co i wszystko wróci do normy. No ale ona tego nie rozumie, żeby ten świat jej się powiększył wirtualnie. Miał tak duże poparcie wśród młodych. Bo pan ma coś do powiedzenia. To jest człowiek, który mówił świeżym językiem o swojego wieku. Mówił o ideach. Ja też mam trochę takie poczucie, że w ogóle to starsze pokolenie zwróci 70 plus jest jakimś dla mnie ciekawskim. Robi wywiad. Na przykład z Karolem Andrzelewskim. To jest człowiek, który tam miał 80 lat. Wiem, że to jest człowiek, który ma mi coś ważnego do powiedzenia. Właśnie dlatego, że nie jest cyniczny. Jednocześnie jest i w grupie D, mądry, bo doświadczony, ale nie prosi, ale nie jest cieniczony. Ale moi rówieśnicy są bardzo często cyniczni. Potraktują na przykład politykę jak taką grę w trupie. Ale i w ogóle czy politycy młodszego pokolenia bardzo często tak wyglądają na przykład w Osmanach. Tak mi się liczy, to jest takie wyglądanie cudownia. I coś jest takiego, że to moje pokolenie w ten sposób traktuje politykę i uważa cię podobnego i w ćwierćfinale zmierzy się z Lechem Poznań. Najważniejsze sportowe wydarzenie o nich, Sylwia Urban, bardzo dziękuję. Nie, mają jakiś rodzaj takiego uroku, który jest w stanie właśnie porwać. Tak jak Bernie Sanders, naprawdę, jak się słuchało jego wiedzy, tego co mówi na wiedzę, to było po prostu fascynujące. Zgadzam się, że jest dwóch porywających polityków w tej kampanii i jeden już uczestniczący w niej Bernie Sanders, który miał Trump. Oni mieli wyznawców. Larry Trump ma wyborców, ale nie wyznawców. I to jest, to pokazuje oczywiście, że chyba jednak nie jest tak, że establishment ma wiek, bo nie wiem, czy mówią, że Sanders, Trump, Clinton to w zasadzie może być jedna generacja. Przy Sanders od Clinton różni praktycznie wszystko. I rzeczywiście wydaje mi się, że na przykład na polskim podwórku nie jest tak, że to ma wyda, będzie jakieś chłopaki przeciwko systemowi, bo jak pokazuje historia, mi się liczyło, jak się na to wejdzie ten system, bo weźmie coś, co na to. I więc tutaj wydaje mi się, że kwestia wieku nie jest taka ważna. I też to, co mówią przygorzecie, kwestia ekonomiczna, no, ten system, którym w ciągu kilku polityka godzin awaria ma być posunięta w Brynowie, Mokrowcu, Załęskiej, Hałdzie, Ligocie oraz Piotrowicach. Się między sobą różnili ci politycy, że oni wszyscy byli też jak przy tej gospodarce Izraela zmarł w nocy, miał 93 lata. Izraelski rząd spotka się dziś na specjalnym żałobnym posiedzeniu. Szymon Peres pełnił urząd prezydenta Izraela w latach 2007-2014. Na czele rządu kierował też kilkoma resortami. W 1994 roku razem z ówczesnym premierem Yitzhakiem Rabinem i palestyńskim przywódcą Yasserem Arafatem otrzymał Nagrodę Nobla za wysiłki na rzecz pokoju na Bliskim Wschodzie. Peres zmarł w szpitalu w Tel Awiwie po udarze mózgu, którego doznał 2 tygodnie temu. Cały dzień będą tu siedzieć i będą tu opowiadać. Ja mówię o nich! Że oni cały dzień siedzą i opowiadają, co Macierek, jak im chce łeb ukręcić. Na Śląsku mamy szlak zabytków techniki, ale trzeba się zastanowić, jak go lepiej wykonać. Cieszy nas industriowe, ale chcielibyśmy, żeby ona nie była jedynie. Czy chociażby Jeremy Corbyn, to są takie postaci. Tak, jest antyrobo, ale prawicowy populizm, który będzie zmierzał w kierunku różnych autorytarnych rozwiązań, albo lewicowy populizm, który ja popieram osobiście. Populizm jest, a jak należy na taką sytuację, że co to jest lewicowy? No lewicowy populizm to jest to, co jest na przykład Grecja. To znaczy masz, że bardzo
polityki w zakresie promocji tego dziedzictwa. Wyznaczą także kierunki rozwoju. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Prawie 33 minuty po godzinie 8. Polskie Radio 24 proponuje. Po 13.15 w Polskim Radiu 24 ważne informacje dotyczące Narodowego Programu Mieszkaniowego, który wczoraj przyjął rząd, przypomnę, przewidują wsparcie budownictwa społecznego, tanie mieszkania na wynajem na państwowym gruncie oraz indywidualne konta dla oszczędzających na własne lokum. A program Mieszkanie+ zakłada też powołanie... No bo teraz elity to już nie są te, co były. Uwaga, od najsłabe strony tego projektu, jego wpływ na cały rynek nieruchomości. O tym będziemy rozmawiać z Justyną Krzepotowską. Nie jest tak, że dużo musi się zmienić. Już to, co ty gadasz, to już dawno przeszło. Ta hołota bierze się z was. A o to chodzi, że to wiesz. To jest z tego. To jest jednolity system, że się, tak jak doktor Sumińska pięknie mówi, jak ona jest inteligentna. Proszę państwa, te zwierzęta bezdomne. Bezdomność bierze się z domności. Ona tłumaczy, jak chłopu nam jest, bo wy ciągle źle rozumiecie. Bezdomność bierze się z domności. Proszę brać zwierzęta chore, ślepe, bezdomne ze schroniska i ona właśnie tłumaczy przy tym. O co chodzi? Które wychodziły, trochę osładzały te drakońskie reformy. Oczywiście nie zmienił zasadniczo, nie postawił się w ten sposób, że powiedział, nie będę tego realizuje, ale jednak zmniejszą zaparcie poprzez rząd i robiąc różne ruchy osłonowe. A poza tym referendum to był jednak pewien godnościowy gest. To ludzie po prostu czuli się upokorzeni. Pamiętacie, jak wyglądała dyskusja o Grecji? Dajmy zjawy greckie, prawda? Myślicie, że tam ktoś już jest jakiś biedaczek, ale ty chciałabyś dominować, panować, to nie tędy droga. Jezus powiedział pięknie o usługiwaniu, zresztą to słowo minister znaczy sługa. Statystyki wysyłane do Eurostatu i do Brukseli zrzucono na zwykłych ludzi, którzy może też... To jest tak piękne, tak było jasne, ale jak oni w średniowieczu Biblię zrobili w łacinę, żeby nikt tego nie mógł pojąć, zrozumieć, i tak to jest. Na własne życzenie, jako słudzy szatana, jako słudzy diabła, skąd się wie, że ktoś jest na usługach diabła? Czyni jego wolę, bo myśli, że agresja, myśli, że złość.